do Krakowa przyjechałam w 1957 roku, a do Huty w 1975. Zaczęłam tu pracować i służbowo zostałam przeniesiona z pracy w Krakowie, z Komisji Planowania do Nowej Huty. I przejście do tej nowej pracy wiązało się z tym, że dostanę mieszkanie. I dostałam to mieszkanie, w którym mieszkam do dzisiaj, bo jest bardzo wygodne. Moja praca polegała na zorientowaniu się, jakie są potrzeby mieszkańców. A tutaj mieszkali głównie hutnicy, robotnicy, którzy pracowali w hucie. Ich potrzeby to były przede wszystkim szkoła. Nie było szkoły, nie było przedszkola, żłobka. Zagramy? No jasne. Kto pierwszy pozbędzie się wszystkich, to ten daną partię wygrywa. Zdarzyło się, że mi zgasło światło. Przyszedł elektryk, tu zmierzył, tam zmierzył i mówi, musi pani zdjąć tą szafkę pod sufitem, a tam były schowane włóczki, druty i jedna skarpetka. No i od tamtego czasu, to były jakieś lata 80., dziergam do tej pory w wolnym czasie. A mogę tak mieć dwie cyfry w tym samym kolorze, a trzecia w innym? Nie, nie, każda inna. Nie, każda inna. Każda inna. A potem, no to rozdawałam. A to rozdałam takiej pani, która mnie czasami spotykała na Alei Róż. Jak mnie spotykała, to mi opowiadała o swoich nieszczęściach. No to jak mi tak opowiadała, ja robiłam te skarpetki, to i podarowałam. Jak jej podarowałam, to mówiłam, słuchaj, daję ci skarpetki, a ty znajdź sobie kogoś, albo jakiegoś człowieka, albo zwierzę, albo roślinę i też zrób coś dla niego dobrego, cokolwiek, wymyśl, co to będzie. Nawet możesz posadzić roślinę. Teraz masz ty głos. Dobrze, to ja dobieram. I wiecie państwo, co mnie spotkało ostatnio? Muszę to powiedzieć. Ostatnio w sobotę przed świętami Bożego Narodzenia ja sobie jem obiad tutaj w barze Mleczem na trzecim na rogu. Nie ma wiele osób. Jest taki jeden pan, też kończy obiad i ten pan wstaje i podchodzi do mnie. I wyciąga z ręki, miał tak w kostkę złożone 100 złotych i mi wręcza i mówi, proszę pani, jak pani w sobotę przed świętami je w barze obiad, to pani nie urządza świąt. Proszę sobie za te pieniądze urządzić święta. No taka mnie rzecz spotkała ostatnio, czyli ta dobra myśl, która tak szła przez świat, wróciła do mnie w takiej postaci. Naprawdę, to było w tą ostatnią sobotę. Hej Jezu, królem dziś. Życie Twe uwalnia mnie. Będę sławić cały dzień doskonałe drogi Twe. Hej Jezu, Panem Tyś, chcę słuchać Twoich słów. Twe królestwo ujrzeć chcę. Wola Twa niech spełni się. Chwała Barankowi, cześć. Weź mnie do ziemi swej. Nasze nowohuckie świąteczne spotkanie przy Koince. A co tam się dzieje obok, powiedz mi? A obok, a właśnie, obok mamy takie warsztaty przygotowane dla dzieci. Dzieci sobie robią po prostu ozdoby, malują tutaj renifera i przygotowują takie też ozdoby do konkursu, najładniejszą ozdobę choinkową. Gloria, gloria. Wśród swych strzegi, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem wcześniej, nie sposób było wybrać tą najpiękniejszą. Tutaj z pomocą Piotra i Sebastiana udało nam się ją wybrać. Tą ozdobą będzie ta choineczka, która jest na samej górze, czyli na szpicu choinki. Prosilibyśmy autora
o tutaj przybycie do nas i wręczymy nagrodę. Wielkie brawa dla was wszystkich, bo naprawdę te ozdoby były bardzo piękne i dla każdego powinna być nagroda w przyszłym roku. Widzimy się jeszcze raz. Dziękuję pięknie. Autor, proszę bardzo, to jest autor, poprosimy w takim razie.